Wielkie umysły myślą podobnie, więc vloger idzie na spotkanie z vlogerem, make-up artist idzie na spotkanie z make-up artist. A gdzie ja mam iść? Do samochodu. To daj mi kluczyki. Dałam ci do ręki. O nie. Dałam ci do ręki kluczyki. To jest właśnie dowód na to, że zaufanie zaufaniem, ale lepiej sprawdzać. Jestem właśnie na spotkaniu ze znanym vlogerem, czy może właściwie youtuberem. On nie prowadzi vloga, tylko kanał na YouTubie. A on to i on. Wychodzę właśnie ze spotkania, które jest mega, ponieważ będziemy robić rzeczy, które są mega, ale nie opowiem wam o tym spotkaniu, dlatego że chcę wam zostawić niespodziankę. To jest drugie spotkanie z trzech, które są nam potrzebne do tego, żeby zrobić nową wartość na rynku. Coś, czego do tej pory nie było, coś w zupełnie nowej formie, ale coś przede wszystkim dla was. No, po prostu excitement jest na poziomie podobnym do wczorajszego mojego zabaw około mikrofonowych, który spowodował, że nie spałem przez całą noc. Ale teraz trzeba znaleźć małżonkę. Fajnie byłoby mieć taki aparat. A nie, czekaj. Przecież mam. Jak na małżeństwo przystało, mamy nawet rękawy tak samo porozpinane, kochanie. Możecie się schować z tymi swoimi Uberami. Ja mam najpiękniejszego Uber driver ever. A płacisz? Kochanie! Słucham cię. Bo ci wystawię złą opinię, że rozpraszasz kierowcę. I na szczęście był bardzo miły, uprzejmy pan taksówkarz, który powiedział, że mi ustąpi miejsca, bo stał sobie i po prostu czekał. Odjechał sobie gdzieś w inną uliczkę stać. Poważnie? Jest nadzieja w narodzie. Tak, bo ten babsztyl po prostu na pewno ma dziś niemiły dzień, bo zrobiła niemiły uczyn. To jest nowa jakość dźwięku na tym vlogu. Jestem mega, ale to naprawdę mega podekscytowany. Zarówno tym, jaka jakość dźwięku będzie od dzisiaj na tym vlogu, oraz tym, jaką nową jakość będziemy generować na polskim rynku zaraz po tym, jak uruchomię ten projekt, nad którego uruchomieniem pracuję. No to jedziemy z unboxingiem. Tu jest aparat mojej Ani, który będzie wszystko nagrywał, ponieważ ja ten muszę wyłączyć, bo będzie brał udział w działaniu. Otóż Ted Forbes z kanału Art of Photography wymyślił następujące rozwiązanie. Sparrow Mac One, czyli narzędzie, dzięki któremu można synchronizować, może synchronizować to dopiero w premierze później, natomiast dzięki któremu można nagrywać jednocześnie wideo z RX 100 Mark V i jednocześnie audio z jakiegoś zewnętrznego rejestratora dźwięku. Do tego będziemy potrzebować kilku narzędzi. I te narzędzia to, teoretycznie obiecałem wam unboxing, ale zrobimy unreklamówking, tudzież unsiadking. Chyba że jesteście z rejonów Częstochowy, to wtedy unzrywking. Mamy następujące rzeczy. Szynę, dzięki której zamontujemy wszystko to, co trzeba zamontować. Ładowarkę do baterii, do Sony RX100 i zapasową baterię, ale to nas w tym momencie nie interesuje. Drugi mikrofon
krawatowy, ale o tym też nie będziemy teraz mówić. I to co najważniejsze, mikrofon Boya MM1. I teraz zastanawiałem się nad mikrofonem Rode Video Micro, ponieważ z niego korzysta większość vlogerów, ale posłuchałem sobie wczoraj porównania między tym mikrofonem, jakością tego mikrofonu, a jakością właśnie Video Micro i różnicy praktycznie nie ma. Dlatego zdecydowałem się zainwestować w ten, który już znam. I jest to bardzo dobra firma, bardzo dobrze mi się spisuje, nie ma sensu tego zmieniać. Więc jedziemy z Foxem. Koniec? Koniec. Opakowanko. Dwa kabelki, co jest istotne, dlatego że po pierwsze potrzebujemy kabelka, którym podłączymy się do, którym podłączymy mikrofon do rejestratora dźwięku. Ta-dam. A po drugie mamy jeszcze alternatywny kabelek, dzięki któremu możemy ten mikrofon podłączyć do smartfona, w razie jakby była taka potrzeba. Super sprawa. Mamy plastikowy, silikonowy, nie wiem co to jest za materiał, statywik i właściwy mikrofon. Mikrofon bardzo mocno osadzony w martwym kocie. O tak. Nie będę go teraz zdejmował, bo nie ma takiej potrzeby i tak będzie to zawsze założone. Video Micro ma taką tendencję do tego, żeby tego martwego kota gubić. Więc plan jest w tej chwili taki, że wezmę sobie ten statywik Manfrotto, odmontuję go i zamontuję wszystko, co mamy tutaj, cały ten zestawik, na tej szynie. Więc działamy. I jedziemy z koksem. To jest pierwsze nagranie. Sony RX100 Mark V, Zoom H2N i Boya. Boya. Boya! Boya BY-LM20. Tfu, dura, to nie ten mikrofon. Boya BY-MM1. Sprawdzamy, jak to brzmi. Najpierw sobie to wyłączę, rozłączę, obrobię. I zobaczymy, czy to wszystko miało jakikolwiek sens. Jeśli tak, gites. Jeśli nie, mówi się trudno, będziemy eksperymentować dalej. Kochani, jak ci się podoba mój nowy zestaw vlogerski? Bardzo. Mogę ci nawet rozpuścić głos. Jak miało jakieś znaczenie. Dla dźwięku. Fajnie. Profesjonalne. Bardzo mi się podoba. Lubię, jak nagrywasz w tym kąciku naszym. To. Nie sprzątasz odkurzacza. Po używaniu. Ty nie sprzątasz szmatki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu działa. Działa. Nie dość, że działa, to działa dokładnie tak, jak chciałem. Co prawda tu jest jeszcze całkiem sporo ustawień, nad którymi będę musiał popracować. Nie wiem, czy tego gaina powinno w ogóle nie być. Być może powinien być na takim poziomie, być może na wyższym, a być może w ogóle takim mega, ale to wtedy... Każdy dźwięk jest bardzo mocno słyszalny, nawet to, jak działa mój komputer. Także to na chwilę zmniejszymy, do tego jeszcze dojdziemy, jak to dokładnie powinno wyglądać. Natomiast mam nadzieję, że ten dźwięk ci się dużo bardziej podoba. Teraz szybciutko zmontuję tego vloga. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.